Dzień dobry, Jacek Gawka, witam Państwa w kolejnych wiadomościach z Wejherowskiego Starostwa. Informujemy, że do dnia 20 marca bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2013 roku. Ogłoszenie dotyczące tego przedsięwzięcia, rokrocznie realizowanego przez powiat oraz wzór wniosku do pobrania dla zarządcy obiektów zabytkowych mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej powiatu. Starostwo Powiatowe w Wejherowie zaprasza serdecznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie upamiętniającym 150. rocznicę powstania styczniowego, najdłuższego z szeregu powstań, polskich powstań narodowo-wyzwoleńczych. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejchera w Wejherowie. Finał konkursu przeprowadzony zostanie w marcu bieżącego roku w atrakcyjnej i niekonwencjonalnej formule. Informacja o konkursie pod numerem telefonu 58 672 2415 lub pod adresem mailowym zspg4.wejchrowo@interia.pl. Starostwo Powiatowe w Wejherowie zachęca także nauczycieli i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski do podejmowania doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą. Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą należy składać bezpośrednio w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 4, pokój 140, telefon 58 572 94 07 lub 08. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w 7. Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który odbędzie się w dniu 16 marca bieżącego roku, tradycyjnie w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kielnie. Na stronie internetowej powiatu znaleźć można regulamin festiwalu wraz z kartą zgłoszenia. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się również na naszych stronach internetowych, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Ja na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.